Mamy problemy z ratyfikacją konwencji przeciwko przemocy. To prawda. E, słyszę słyszę o, tym, o, o tych dyskusjach, które się toczą już dość dawna. E, I nie ukrywam. Kolejne żądanie kolejnych ekspertyz konstytucyjnych. I nie ukrywam, nie ukrywam że e, jestem zdziwiony, dlatego że e, w, ja też znam niektóre ekspertyzy konstytucyjne w, w, na temat tej konwencji. E, I m, jestem przekonany, że. Ci, którzy wskazują y, na to, że konwencja y, bardzo ściśle realizuje Wartości, które są w naszej Konstytucji. Konwencja, konwencja przecież opiera się na zasadzie równego traktowania wszystkich ludzi, opiera się na zakazie przemocy, opiera się na poszanowaniu wolności autonomii, opiera się oczywiście o zasadę równości płci. Sądzę, że gdybyśmy zechcieli zastosować regulacje konstytucyjne do tej sfery problemów związanych z przemocą w rodzinie, a to byśmy prawdopodobnie doszli dokładnie do takich samych wniosków, do jakich dochodzi konwencja. No bo, bo to logicznie wynika z, także z regulacji konstytucyjnych. Co budzi w konwencji w, w, w wątpliwości? No to jest rzeczywiście definicja płci. Ale pamiętajmy, że to jest definicja w odniesieniu do określonych ról w rodzinie, przypisywanych społecznie. Historycznie i tradycyjnie mężczyźni i kobiecie. I teraz, jeżeli mówimy o tym, że czasami te role społeczne mogą prowadzić do nierówności, tak traktowane, stereotypy, prawda, odnoszące się do y, 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 ról społecznych mężczyzn i kobiety w rodzinie, mogą prowadzić do nierównego traktowania czy mogą wręcz wywoływać przemoc yy, w rodzinie, no to. Nie, nie, nie widzę w tym jakiegokolwiek zagrożenia dla klasycznych definicji związanych z pojęciem rodziny i z jej funkcjonowaniem, o czym zdaje się część krytyków konwencji mówi. Ja, jest, ja, ja uważam, że, 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 że ta konwencja spełnia wymagane standardy. Z Punktu widzenia polskiego prawa i nie ma przeszkód, moim zdaniem przynajmniej nie ma przeszkód do tego, by ratyfikować. A prócz pewna gry politycznej, w, która toczy no, się. To na, jest niedobrze, bo są tego rodzaju akty prawa międzynarodowego, które mają jednak dość duże znaczenie, w jakimś sensie także symboliczne. I w, wydaje się, że co do, pewnych, co do pewnych konwencji, co do pewnych aktów prawa międzynarodowego wywołanie takiego zamętu wewnętrznego, czy wykorzystywanie ich do wewnętrznych debat politycznych jest niesłuszne. Uważam, że, że, że my powinniśmy już na, na, w, w, w tle rozwoju, na tym etapie rozwoju naszej demokracji, yy, chyba po, umieć godzić się co do tego, co jest yy, w dobrem wspólnym.